chciałabyś poznać osobiście Jezusa, takie mieć radykalne spotkanie. Ja miałam. Masz takie coś w sercu? Czy, że miałaś radykalne spotkanie z Jezusem Chrystusem? Oczywiście. I co się i stało? I z Marią też. Ale poczynki w Duchu Świętym. 4 miesiące. Narodzona jesteś z Bożego Ducha. Duch Święty to Duch prawdy. Ja już nie żyję tym światem. Ja byłabym wdzięczna, że wiecie mnie te wszystkie rzeczy, które mam jeszcze odpokutować, bym płakała teraz na ale... chwilę, żeby Bóg nie zabrał z tego. Ja ci coś powiem. Monika, tak? Problem z takim myśleniem jest, bo ty myślisz, że sama udźwigniesz swoje zbawienie. Ja że może ty musisz pokutować. No nie możesz, właśnie o to chodzi. Muszę pokutować za złe czyny. Pokuta to jest odwrócenie się od grzechu. Dobrze, jak powiem pani, że złamę grzeczu. W imię Jezusa Chrystusa, każda fałsz, każde kłamstwo, przeklinam cię, nakazuję ci odejść. Wszelkie kłamstwo, które podnosi się przeciwko prawdzie Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus jest żywy. Jezus Chrystus jest realny. Duch Święty to Duch Prawdy. Ja przeklinam każdą formę fałszu. Ja przeklinam każdą warownię demoniczną, która przesłania prawdę Jezusa Chrystusa. Ja ustanawiam, że prawdę Ci jaśnieje. Że prawdę Ci jaśnieje. Wyrywam łuski swoich oczu, łuski swojego serca. Ja teraz ustanawiam... Okej, w imię Jezusa Chrystusa ja teraz błogosławię Cię, że rozumiem wszelkie przekleństwo jakiejkolwiek denominacji. Ja wiąże każdą myśl, która podnosi się przeciwko prawdzie, jaką jest Jezus Chrystus. Zrywam każdą zasłonę demoniczną swojego umysłu. Ja wypisałem na kartę, różne rzeczy swojego życia. Potem wyniosłem to przed Bogiem na świat i powiedziałem, Boże, ja nie mam nic wspólnego. Ja w ogóle zrywam łączność z starym w ogóle pokoleniem. Dlaczego? No bo masz rację. Z pokolenia w ogóle ciąży nas przekleństwo. Co trzeba zrobić? Wystawić to na świat. To powiedzieć, Ojcze, bo... I będzie Ci lepiej. Monika, a chciałbym Ci... Chciałbym Ci powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Gdy mam przerwać te przekleństwa ze diabeł jest pokonany. I to jest fantastyczna sprawa. I wiem, że to się Jezusowi zakończy na tym, jak ja urodzę poniekąd coś po prostu, że będę miała sukces. Wybierz życie, mamy takie może za 1,5 roku, tylko jeszcze męża. Przekleństwo pokoleniowe skończyło się w momencie, kiedy oddałaś życie Jezusowi. Tak, tylko skończyło się i teraz w domu takie rzeczy. No, ale to jest kwestia Twojej wiary. To jest kwestia Twojej wiary. Wiesz?